za dużo cienia. Na samym wstępie chciałbym powiedzieć, że przenoszę vlogi na główny kanał, więc jeśli jeszcze nie subskrybujesz głównego kanału, to masz linka w opisie jako pierwsza linijka. Idź zasubskrybować, bo tam będą się pojawiać kolejne odcinki w bardziej poprawionej formie. A teraz przejdźmy do moich takich luźnych przemyśleń. I co by tu powiedzieć, zadał sobie pytanie ziemniak dopiero po odpaleniu nagrywania, a nie wcześniej. To nie jest daily vlog, bo dzisiaj nie pokazuję, jak moje życie wyglądało w ciągu całego dnia. Jedynie mogę powiedzieć, że było dosyć ciężko, bo Zosia mi kiedyś powiedziała, Zosia Tivolta, że jak gdziekolwiek się wyjeżdża na więcej niż 3 dni, to lepiej jest posprzątać sobie w mieszkaniu, bo jeśli się wróci, to wraca się do czystego. A ja zawsze jak wracam do domu, to myślę sobie, kurczę, byleby nie śmierdziało truchłem. Zapewne słyszycie też, że audio jest zupełnie inne, bo w tym momencie korzystam z Rode Smart Lava, który jest podłączony jeszcze do przełączki, bo normalnie nie działa przy aparacie, bo jest to związane z tym, gdzie chciałbym pociągnąć dalej te vlogi. Pod ostatnim filmem, gdzie mówiłem o kryzysie twórczym, pojawiły się między innymi komentarze: ej, dlaczego narzekasz? Przecież z tego żyjesz. No, sprawa jest taka, że YouTube to jest praca twórcza, jednak tu się coś tworzy, coś się przekazuje, oddaje się taką energię trochę inną niż w normalnej pracy, gdzie ktoś dostaje zrób to, zrób to, zrób to. Ta inwencja twórcza musi jednak w człowieku być. Czasami po prostu bywa takie zmęczenie materiału i coś się nie do końca układa. Dodatkowo wyruszyłem w miasto, bo potrzebowałem złożyć wniosek o wizę. Bo zapewne wyruszam, jeśli tylko zdążę tą wizę odebrać do USA, ale przejdźmy może do konkretów. Zauważyłem, patrząc się na ilość wiadomości, która do mnie spłynęła przy tej serii daily vlogów, przy poprzedniej serii daily vlogów, przy jeszcze wcześniejszej, że te materiały znaczą coś więcej niż zwykłe materiały techniczne. One są takie powyżej. Dlaczego? Bo wielu z was motywują i sprawiają, że uśmiecha się wam na twarzy usta. Chodzi o taką zwykłą motywację i to, że te materiały mogą wpłynąć bardziej pozytywnie na kogoś niż cokolwiek innego, co robię na YouTubie. I to mi się straszliwie podobało. Nie chcę, żeby mnie ktokolwiek zrozumiał źle, po prostu mi się podoba to, że te materiały coś dla was znaczą, że są taką częścią dnia, a nie taką zwykłą, suchą informacją. Że to nie jest tylko i wyłącznie wygłupianie się, śmianie się, krzyczenie do kamery, tylko jednak coś tam się da przekazać. To był jeden z elementów, który także się pojawił na grupie na Ziemniakach Ziemniaka, gdzie pojawił się temat, czego wam brakuje na polskim YouTubie. I między innymi tam brakowało takiej normalności, pokazywania tego zwykłego takiego życia, a niekoniecznie robienia cały czas drunk streamów, czy pokazywania takich przejawiania patologicznych zachowań. Po prostu widzę, że moje vlogi wam się podobają i chcę dalej to kontynuować, tylko chcę przenieść to na wyższy poziom. Więc słuchajcie, za niedługo przenoszę daily vlogi na główny kanał. I na głównym kanale teraz już stricte skupiam się na tym, żeby tworzyć tam materiały, bo to jest jeden z takich kryzysów. No. Przez następne dni będę dosyć sporo w podróży, będę brać ze sobą aparat, nawet dwa, i będę starał się wam to relacjonować, co robię, bo szykuje się dużo ciekawych wydarzeń i chciałbym wam to pokazać w jakiejś ciekawej formie, żeby między innymi was zainspirować do tego, żeby podejmować wiele działań w życiu. Mnie kiedyś zainspirował mój tata, moja mama, zainspirowali mnie do tego, żeby myśleć trochę poza takim zwykłym szablonem, żeby działać, robić więcej, bo im więcej człowiek działa, im więcej podejmuje aktywności, im więcej zdobywa skilli, które nawet jak mu nie przydadzą, to zawsze coś więcej umie i część z tej wiedzy będzie w stanie później wykorzystać. Ja wiem, że to brzmi jak jakiś coaching czy coś w tym stylu, nie chcę, żeby to tak brzmiało. Po prostu przekładam to, w jaki sposób wyglądało to w moim życiu i jak to można przełożyć, nie wiem, do swojego życia. Oprócz motywacji was, także siebie motywuję. Jak nie robię tych vlogów, jak nie robię tych materiałów, to nic mnie tak mocno nie pcha, żeby dalej coś tworzyć, żeby dalej coś robić. To jest dla mnie też największa motywacja, więc tutaj działamy w takiej, można powiedzieć, symbiozie. Dzisiaj jest 18 vlog z serii, więc można powiedzieć, że uzyskaliśmy pełnoletność. Jak spoglądam na te materiały, jak jechałem do Radomia, kiedy samochód nam się zepsuł po drodze, jak przeprowadziłem się do małego estetycznego pokoju, żeby bardziej się skupić na wykonywaniu czegoś, a niekoniecznie na wszystkim, co jest dookoła. Byłem na weselu swojej siostry. Wcześniej musiałem wybrać garnitur, czego nie robiłem od wielu, wielu lat. Opowiadałem o swoim podejściu do wiary,
Odwiedziłem największego albo jednego z największych hodowców paletek. Byłem w Poznaniu, występowałem na konferencji, zrobiliśmy drunk streama z Kamilem. Tak się zastanawiam, czy jakbym nie robił tych materiałów, pewnie w części rzeczy bym uczestniczył, ale nie w tak dużej części, bo to mnie motywowało, żeby coś ciekawego, fajnego pokazywać, bo sam kiedyś też zostałem zmotywowany przez wielu twórców i sam się motywuję ich twórczością i nie chcę tego przerywać. Chcę po prostu działać dalej, ale jak chodzi o moją twórczość YouTube'ową, to największą radość sprawia mi chyba no właśnie takie vlogowanie, tworzenie, opowiadanie historii, bo ja jestem człowiekiem, który strasznie lubi dużo gadać i jakoś to się tak jedno z drugim łączy i ta forma mi się straszliwie podoba, a też nie chcę się trzymać cały czas jednej formy, żeby się nie czuć później takim wypalonym. O rany, robię to cały czas. Nie chcę też rezygnować z technicznych materiałów, owszem, że chcę, żeby się pojawiały, ale nie chcę ich też robić na siłę, chcę je robić dodatkowo, przy okazji. Tak jak przy okazji przykleję sobie w tym momencie tego wąsa. Grajdołek zostawiam, dlatego że chcę od czasu do czasu czy to zagrać sobie z T-Voltem w coś, albo udostępnić jakiś materiał taki o wiele luźniejszy, bo sami widzieliście, początkowe dupowlogi jeszcze były prostą formą, która nie wymagała dużego składu, bla 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 bla. Ale wraz z kolejnymi materiałami, jak widziałem, że wam się to podoba, to chciałem to dopracowywać jak tylko mogłem, nie zwracając uwagi na swój jakiś tam czas, taki zwykły. Nie chciałem być tak jak inni twórcy, że chlas, 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 pocięte, ledwo co, dziabnięte, wrzucone i sobie leci, tylko chciałem, żeby to było złożone jak najlepiej. Może to był błąd, może powinienem rzeczywiście prowadzić te vlogi w o wiele prostszy sposób, ale moje ambicje tworzenia nie pozwalały mi na to. I nie mówię, że jestem największym, najwspanialszym twórcą, który robi najlepsze, najwspanialsze produkcje, bo jest wielu o wiele lepszych, ale chcę robić coś, jak tylko dobrze umiem. No. Coś na tej zasadzie. Zresztą ja w ciągu całej swojej kariery YouTube'owej nieraz robiłem vlogi, potem robiłem coś innego, potem znowu vlogi, znowu coś innego, ale rozerwałem wąsa. Wygląda jak gąsienica. Ale chyba największym moim błędem było utworzenie Grajdołka. Tego kanału, na którym ty mnie w tym momencie oglądasz. Dlaczego? Dlatego, że kurczę, ciągle odrzucałem, czy ciągle, często zdarzało mi się odrzucić swój główny kanał, i przechodziłem na Grajdołek. Robiłem na Grajdołku, zapominałem trochę o głównym, zapominałem, no nie wyrabiałem, nie nadążałem z głównym kanałem i dlatego teraz czas podjąć jakąś decyzję. I skoro moja twórczość ma mnie identyfikować jakoś w sieci, jako tego ziemniaka, to pozostajmy przy tym ziemniaku i przenieśmy się wszyscy na tamten kanał. Tutaj, tak jak mówię, ten kanał nie będzie umierać, tutaj też będę wrzucać różne dziwne rzeczy. Czasami puszczę streama jak, nie wiem, myję naczynia albo coś. Ale teraz może się pojawić bardzo dużo głosów. Ziemniaku, podziel swoją twórczość mimo wszystko na dwa kanały. Tu będziesz robić to, będziesz robić tamto. Ale nie jestem fabryką, nie jestem człowiekiem, który korzysta z tego, że ktoś bym, jakby mi ktoś montował filmy, to byłoby spoko, bo wtedy mógłbym robić vlogi, mógłbym robić inne rzeczy, ale nie chcę tego jakoś oddawać. Mówiłem już wam o tym. Jako takie podsumowanie. Jako podsumowanie. Daily vlogi będą się pojawiać na głównym kanale. Tutaj będą luźniejsze materiały, ale rzadziej. I częściej z gier. Przekładam swoją twórczość na główny kanał, chcę więcej się dzielić rzeczami, które robię na Facebooku i innych mediach. A jeśli komuś mimo wszystko brakowało w dzisiejszym vlogu mojego porannego ziewania, to bardzo proszę. Spałem przy otwartym oknie, więc teraz jest mi zimno. Dzień dobry. Ty. Bioorganik 100% arabika, ziarnista kawa. Jak można kilogram kawy przepić? Ale ona ładnie pachnie. Jak w Starbucksie. Nic dzisiaj nie nagrałem. Ktoś napisał, że brakuje szczerości na polskim YouTubie. W tamtym ujęciu byłem szczery, bo rzeczywiście nic więcej nie nagrałem. Denerwowałem się trochę widzą, bardziej tym, że nie wstanę na samą wizę, bo w momencie, kiedy się już wejdzie do środka, to jest raczej takie: o Boże, jaka jest kolejka, ile trzeba czekać.
Jeszcze całość zapowiem odpowiednio na głównym kanale i pozostanę z tym buforem jednego dnia. Chcę zacząć od niedzieli, która jest jutro, czyli pierwszy vlog powinien się pojawić we wtorek, ale wtedy będę w Berlinie, więc różnie może być. Dlaczego w ten sposób? Bo nawet jeżeli kolejnego dnia będę mieć cały dzień wypełniony, coś mi się przedłuży, to będę mógł zachować tą ciągłość. Bo ja wiem, daily, ale nie chciałbym po prostu robić tych takich przerw. Chciałbym, żeby cały czas się działo na bieżąco, przynajmniej przez jakiś czas. Moje kolejne plany są takie, że pracuję nad większym eventem, który będzie trwać 3 miesiące. W międzyczasie 3-miesięcznego eventu, gdzie chcemy się przenieść, tak jak mówiliśmy, trzech muszkieterów do innego miasta. Nie będę zdradzać więcej szczegółów w tym momencie. Jeszcze w tym czasie jeden event będzie się zapewne odbywać w Poznaniu, który to event zapewne kojarzycie, ale też więcej nie mogę w tym momencie zdradzać. Widzicie, dzieje się wiele rzeczy jeszcze pod całą warstwą vlogów, pod tym, ile ja tutaj mogę pokazać. To są rzeczy, nad którymi między innymi pracuję, oprócz tego, jak pracuję nad vlogami, czy materiałami na kanał, czy w końcu jak pracuję u siebie w normalnej pracy, gdzie, przyznam się, wykonuję coraz mniej rzeczy, bo no czasem. Widzieliście, ile przez ostatnie 2 tygodnie się działo. Człowiek wstawał rano, człowiek kładł się wieczorem. Oprócz tego, zapewne niektórzy z jednego z poprzednich vlogów pamiętają pewną listę. Lista się nazywała By żyło się lepiej. Kraków 17.08. Kurczę, to jest prawie rok temu. Wiecie co? Część punktów, jakie tutaj zapisałem, którymi na pewno się z wami podzielę podczas tych materiałów na głównym kanale, o ich części opowiem. I rzeczywiście, część udało się wykonać, ale cierpliwości. Zostawmy to jako taki cliffhanger, żeby nie dawać wszystkiego na tacy, tylko ciąg dalszy nastąpi. Więc jeszcze raz, zapraszam was serdecznie na to, żebyście udali się na główny kanał. Na głównym kanale zostawili subskrypcję oraz dzwoneczek, jak kto woli. Tutaj macie poprzedni dzień, ostatni prawdziwy dzień tego dupowloga, który na zawsze pozostanie w naszych sercach jako dupowlog, mimo że zmienił swoją nazwę na przyziemniak, ale lista na YouTubie, playlista pozostała właśnie przyziemniak, dupowlog. No i w sumie tyle. Dzięki wam wielkie. Ten kanał też możecie zasubskrybować. To cześć! Podoba wam się taka jakość? Bo używam tak, czy nie?